Czy oglądanie filmów może pomóc w walce z depresją? Kino przyciąga wiele osób. Każdy po ciężkim tygodniu pracy chce zrelaksować się i zapomnieć o problemach. Warto więc zastanowić się, czy warto odwiedzać kino, jakie ma to zalety i czy jest to w ogóle opłacalne. Oczywiście należy różnić to, czy do kina chodzi się regularnie, czy też z okazji premiery, która ma miejsce obecnie na dużym ekranie. Zalety oglądania filmów w kinie. Większy ekran niż ten w domu. W domu oglądanie filmów nie ma takich emocji jak na dużym ekranie. Warto wymienić tutaj nie tylko rozmiar kina, ale również oferowaną rozdzielczość, która pozwala na niezapomniane wrażenia. Duży ekran sprawia, że film od razu nabiera smaku i staje się ciekawszy. Widzowie mogą poczuć się tak, jakby sami brali udział w scenach, które odbywają się na ekranie. Do tego dochodzą również wrażenia słuchowe. Niesamowity dźwięk. Dźwięk odgrywa ogromną rolę podczas oglądania filmu. Dzięki temu muzyka staje się o wiele przyjemniejsza niż ta, która puszczana jest w głośnikach telewizora. Całą pracę w sali kinowej robi jakość sprzętu oraz specjalne rozmieszczenie głośników, dzięki czemu widz na sali kinowej ma wrażenie, że dobiegają one w taki sam sposób, jakby brał udział w scenie granej w filmie. Jakie zalety ma oglądanie filmów? Spędzanie wolnego czasu. W weekend nie każdy lubi chodzić po klubach i spożywać alkohol. Niektóre osoby cenią ciszę i spokój, zwłaszcza te introwertyczne. To oni wolą spokój, ciszę i harmonię, dlatego pobyt w kinie i oglądanie ciekawego i przyjmującego filmu, w tym przypadku może okazać się prawdziwy strzałem w dziesiąte. Pójście do kina to forma spędzania wolnego czasu wraz ze swoimi przyjaciółmi. Zwłaszcza jeśli seans w kinie poprzedzony jest pyszną kawą i ciastem w pobliskiej cukierni bądź galerii handlowej. Rozmowa, cisza i spokój działa kojąco. Odskocznia od problemów. Wiele ludzi chodzi do kina po to, aby zapomnieć o swoich problemach i smutkach. Często do kina chodzą osoby samotne, które nie wiedzą, w jaki sposób mogą samodzielnie spożytkować samotny czas. Zagłębienie się w losy innych bohaterów sprawia, że osoba, która ogląda film, czuje, jakby żyła ich życiem. Odbiera też wrażenia, które przypominają przyjacielskie stosunki z bohaterami filmu. To niesamowite doświadczenie. Każdy człowiek powinien przemyśleć taką formę terapii od samotności. Refleksja nad życiem Niestety życie toczy się w niezwykle szybkim tempie. Warto chłonąć każdą minutę, ponieważ w przyszłości pozostanie niesmak i ból nad utraconym i zmarnowanym czasem. Często ludzie oglądają filmy po to, aby zobaczyć, że inni ludzie również mają problemy i cierpią. To też forma terapii, która łagodzi ból i pozwala na efektowne spędzanie swojego wolnego czasu. Osoby przybite chorobą, pracą czy niezdanymi egzaminami mogą zauważyć, że osoby, które grają w filmie, również mają problemy i na tym polega życie. Każdy człowiek powinien analizować swoje życie minuta po minucie, ponieważ wtedy dostrzeże dobrze chwilę i zacznie cieszyć się życiem. Tak więc, oglądanie filmów ma zwykle formę terapeutyczną.